Michalewicz, dzień dobry. Czy wiedzą Państwo, na co wydawane są pieniądze lokatorów? Jak się nimi gospodaruje w spółdzielniach mieszkaniowych? Jeśli tak jak w spółdzielni po Jeziorze w Olsztynie, to chyba wszyscy powinniśmy sprawdzić, co się dzieje ze środkami, które przelewamy co miesiąc. Wygląda na to, że w Olsztynie nowe władze po Jeziorze biorą przykład ze starej, która odeszła w niełasce i szastają pieniędzmi na lewo i prawo. Przykład? Chociażby impreza integracyjna dla pracowników, a dla zarządu osobno. Do tego przetarg na prawie 2 miliony, którym już zajmuje się prokuratura. W sprawie wydatków przyjrzał się Leszek Tekielski. Przepisy nie zezwalają jemu, jako osobie nadzorującej spółdzielnię, uczestniczyć w takich przetargach, w związku z tym móc, że tak powiem, zarobić na takim przetargu. Trzeba było obejść przepisy prawa i zmontować w tym celu firmę na żonę wspólnika. W tej branży mamy dwie firmy w Olsztynie. Ja w branży ogrodniczej pracuję od 20 lat, jak pan widzi, świadczę różnym ludziom, świadczę również spółdzielnie. To się nie kłóci, że jest pan w radzie nadzorczej, ja zaraz to świadczę. W jaki sposób to może się kłócić? Przykro mi, ale że nie będzie wypadł, że nie ma żadnych nieprawidłowości tutaj u nas. Spółdzielnia mieszkaniowa po Jeziorze w Olsztynie. O spółdzielni stało się głośno w 2005 roku, gdy aresztowano poprzedniego prezesa. Prokuratura nie była jednak w stanie przekonać sądu co do winy byłego prezesa i został on uniewinniony z większości zarzutów. Nowe władze spółdzielni miały zaprowadzić porządek, ale zamiast spokoju co chwilę członkowie spółdzielni odkrywają rzeczy, które ich niepokoją. Jedną z nich był przetarg na zakup sprzętu ogrodniczego. Została stworzona firma na wspólnika pana G***a. Na marzonek firma o tej samej nazwie, w tym samym miejscu. No i jako taka firma złożyła ofertę do przetargu, no i oczywiście wygrała. Zostało wszczęte śledztwo idące w kierunku dokonania przestępstwa oszustwa w zakresie wyłudzenia refundacji na kwotę ponad 1,9 miliona złotych. To jest to przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. W spółdzielni jest zatrudniony syn pana G***a. I on jako pracownik organizuje przetargi, więc z tego co później mi wiadomo przewodniczącym, że się nie mylę, tej komisji był pan sam Głupisz, który ma no, firmę o takim profilu jak założone na wspólnika żona. Czy to jest prawda, że tutaj powstała firma spółk po to, żeby wziąć swoje dzieło? Ta firma tu siedziba, jest to firma żony pana wspólnika. Bank, która firma istniała dużo wcześniej, także...